Jaki wpływ według księdza biskupa na wychowanie w wierze ma internet i telewizja? Bo tak naprawdę wszędzie tam roi się od pornografii i wyuzdania. Czy uważa ksiądz, że można temu zapobiec? Przecież to strasznie rujnuje psychikę młodego człowieka, który jest tym wszystkim osaczony. A jeśli wpadnie w wir tego wszystkiego, to można to mówić o uzależnieniu. Jak się przed tym chronić? Mężczyzna, lat 27. Niewątpliwie to pytanie związane jest z sytuacją społeczeństwa informatycznego, w którym żyjemy. I zdajemy sobie również sprawę z tego, że uczestnikami, twórcami, ale także bardzo często ofiarami tego systemu są dzieci i młodzież. Mniej starsi. A to dlatego, że dla nich komputer, internet są czymś nowym, czasem nawet zupełnie nieznanym. Natomiast dla dzieci nie ma najmniejszego problemu, żeby w ten świat wejść, w świat internetu, świat swoistego irrealizmu i tam bez jakichkolwiek problemów buszować i żeglować. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że internet to jedno wielkie śmietnisko, w którym możemy znaleźć wielu wartościowych rzeczy. Na śmietnisku czasem znajdują się rzeczy naprawdę wspaniałe, ale bardzo często, niekiedy w większości to są rzeczy odrzucone, to są rzeczy, które grożą zdrowiu, które są nawet niekiedy niebezpieczne. I myślę, że ten obraz można przenieść do rzeczywistości internetu, także w tym aspekcie, o którym pisze mężczyzna dwudziestokilkoletni, stawiając mi właśnie to pytanie. Bo jest niewątpliwie w internecie nadzwyczajna łatwość dotarcia do różnego rodzaju programów pornograficznych i deprawujących sumienie nie tylko młodego człowieka, ale nawet dzieci. Chyba 2 lata temu na łamach Rzeczypospolitej ukazał się artykuł mówiący o tym, że coraz więcej dzieci z 6. klasy szkoły podstawowej sięga już po twardą pornografię. Rodzice najczęściej nawet nie zdają sobie z tego sprawy, a na pewno rzadko kiedy kontrolują to, do czego dziecko sięga. Że to ma wpływ negatywny, prowadzący nawet do uzależnień, nie ulega wątpliwości. Są już przecież pewne ośrodki, które próbują uzależnionych od pornografii jakoś leczyć i doprowadzać do tego, co można by nazwać normalnością. W związku z tym niewątpliwie niezwykle ważną rzeczą jest dzisiaj utworzenie jakby nowych zasad ascezy. Nie tej średniowiecznej, częstokroć wykpiwanej, a łączonej z biczowaniem, okaleczaniem się i tak dalej. Ascezy polegającej na tym, że trzeba dzieci i młodzież uczyć, jakie programy, które są jakby na talerzu w internecie, trzeba zdecydowanie odrzucać i po nie nie sięgać, do nich nie sięgać. A jak je wybierać, bo one służą właśnie rozwojowi wewnętrznemu. Uczyć właśnie tego, żeby powiedzieć sobie nie, ja po to, czy ja do tego absolutnie nie sięgnę albo nie dotrę. W imię właśnie pewnej wewnętrznej wolności. W imię tego, żeby nie dać się uzależnić. Już nie mówiąc o tym, żeby nie pozwolić na wewnętrzną degradację. Jak echo w tym kontekście wracają słowa
Jana Pawła II wypowiedziane przez niego w Częstochowie w roku 1983 podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny. On mówił wtedy o innych rzeczach. Inna była zresztą 30 lat temu sytuacja Polski. Ale przesłanie, które wtedy do młodych skierował, pozostaje ciągle bardzo ważne i bardzo aktualne. Wymagajcie od siebie, zwłaszcza wtedy, kiedy już inni od was niczego nie będą chcieli wymagać. Wymagajcie od siebie w imię pewnego określonego świata wartości. To jedyna droga autentycznej wolności. Droga, którą trzeba kroczyć, ale do której trzeba wdrażać i której trzeba uczyć i dzieci, i młodzież, a dorośli w ramach odpowiedzialności za siebie samych tą drogą powinni właśnie kroczyć.